Witam. Dziś pokażę Wam, jak w kopiarce czarno-białej Konica Minolta Bizhub 222 oraz innych maszynach z dwójką wymienić zespół grzyny. Jak go wyjąć w prawidłowy sposób z kserokopiarki. Wyjmujemy go po to, żeby na przykład wsadzić nowy moduł grzejny lub żeby dokonać jego naprawy, czyli wymienić wałki grzejne, separatory, tuleje, łożyska, termistor. No ale na tym filmie skupiamy się na tym, żeby ten zespół grzejny wyjąć. Przede wszystkim odkręcamy dwie małe śrubki, które usytuowane są od spodu zespołu grzejnego. Dalej o wiele łatwiej będzie nam, jeżeli zdejmiemy prawą czarną obudowę, bo ona zasłania nam dwie wtyczki sterujące zespołem grzejnym. Wtyczki sterujące są po prawej stronie, są w miarę na wierzchu, ale jednak lepiej jest zdjąć tą obudowę, żeby ich nie uszkodzić w czasie demontażu. Ok, teraz mamy zdjętą obudowę i na wierzchu są dwie wtyczki, które rozpinamy. Ale jest to połowa sukcesu, bo jeszcze po lewej stronie zespołu grzejnego jest jedna wtyczka zasilająca, do której dostać się jest już o wiele gorzej. No ale jedziemy. Należy pamiętać, żeby podnieść panel sterujący do góry, bo inaczej nie będziemy mogli zdjąć przedniej białej obudowy. Ona nie jest przykręcona żadną śrubą, ona jest po prostu na zatrzaski, trzeba ją najzwyczajniej w świecie wyrwać. Usuwamy czarną lewą obudowę, ona się trzyma na jednej śrubce i teraz mamy odsłonięte dwie śruby. Jedna, druga, od zespołu wyjścia, czyli od exit section. Ale ten moduł jeszcze nam w tym momencie nie wyjdzie. Głębiej ukryte są jeszcze dwie śrubki, które również należy albo wykręcić całkiem, albo tylko poluzować i unieść moduł do góry. Ja akurat jestem zwolennikiem, żeby te śrubki wykręcić, moduł wyciągnąć po prostu, bez większego unoszenia. Oczywiście dwie wtyczki po prawej stronie trzeba wypiąć. Łatwo jest zdjąć górną obudowę, więc to pomoże przy wyjmowaniu exit unit. Teraz po lewej stronie widać ukrytą białą wtyczkę zasilającą zespół grzejny. Po jej wypięciu zespół wychodzi. Ok, teraz możemy ten zespół wymienić na nowy, zregenerować, cokolwiek chcecie. Jeżeli film się przydał, proszę palec w górę.